Powiat malborski. W Krasnołęce mężczyzna stracił równowagę i wpadł pod pociąg. Dzierżgoń. Oddalenie apelacji w sprawie Jolanta Szewczun RTI. Nowy Dwór Gdański. Akcent Zenka Martyniuka i Christo Dance rozgrzali publikę. W sobotę 10 lutego, tuż po godzinie 15, policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku śmiertelnym w Krasnołęce. Doszło tam do potrącenia 56-letniego mężczyzny przez pociąg relacji Olsztyn-Szczecin. 8 lutego Sąd Okręgowy w Gdańsku oddalił apelację Jolanty Szewczun dotyczącą jej zatrudnienia w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym w Dzierżgoniu. Była prezes nie wyklucza złożenia wniosku o kasację. Proszę Państwa, to wszystko jest ze sobą mocno powiązane i oczekuję, że uzasadnienie wiele spraw mi wyjaśni i umożliwi dalsze kroki postępowania. 9 lutego był świętem fanów muzyki disco polo w Nowym Dworze Gdańskim. Do miasta zawitał Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, a także Christo Dance, który rozgrzewał publiczność przed gwiazdą wieczoru. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku otworzyło swoją nową siedzibę. Inwestycja starostwa pozwoliła przenieść tę instytucję z dotychczasowego biura, które wcześniej mieściło się na 80 metrach kwadratowych. Dla pracowników i dla wszystkich korzystających z usług PCPR-u to bardzo dobry dzień. Wraca głośna sprawa zaatakowania kobiety w Lisewie Malborskim. Okazuje się, że sama się zraniła i zmyśliła całą historię. Za składanie fałszywych zeznań prokurator przedstawił niedawno kobiecie zarzuty. Sprawa zakończy się w sądzie. Na 17. Balu Nadziei zebrano prawie 50 tysięcy złotych, by wspomóc potrzebujących z Fundacji Nadzieja imienia Stefanii Zaorskiej. Słowem, wyśmienita zabawa w szczytnym celu, a do tego przy koncertach zespołu tanecznego z bazy lotnictwa w Malborku i Tadeusza Seiberta. Na sesji wokół planu zagospodarowania nowej wsi. Nic nie zapowiadało, że ostatnia sesja miejska w Sztumie będzie miała taki przebieg. Burzliwą dyskusję wzbudziła uchwała zmieniająca plan przestrzenny w nowej wsi. Najwięcej pytań i wątpliwości miał w tej sprawie radny Adam Poćwiartowski. Od poniedziałku 19 lutego Olivia Bus zrealizuje pierwsze połączenia na trasie Malbork-Stary Dzierżgoń, a wszystko dzięki zgodzie Urzędu Marszałkowskiego i petycjom mieszkańców. Rozkład jazdy na tę trasę zamieścimy w sobotę na stronach serwisów www.tvsztum.pl i www.tvmalbork.pl. W środę 14 lutego około godziny 16 w połowie drogi między Marzęcinem a Nowym Dworem Gdańskim kierowca Opla jadącego w kierunku Marzęcina stracił panowanie i uderzył najpierw w jedno, a potem drugie drzewo. Co ciekawe, kierowca i pasażerowie uciekli w pola, zostawiając auto z włączonym silnikiem. Zimowa jeszcze aura nie przeszkodziła nam w pytaniu nowodworzan o ich bolączki i pomysły na zmiany w mieście i poza nim. Zapraszamy do obejrzenia całej sondy w serwisie Żuławy i Mierzeja24.pl. Fajnie by było, żeby nie jechać gdzieś daleko do innego miasta, tylko po prostu no tutaj... No tak, bo tutaj w sumie nic nie ma, ani była... Nie, no w sumie basen to blisko, ale... Ale fajnie było, gdyby był w Nowym Dworze. Coś takiego, no. Panie, tu wie pan, co tu brakuje? Za śmieci niech się wezmą, za wszystko niech się tu wezmą. Porobią, niech robią porządki i to więcej nic. Mnie to tylko... Na koniec miła informacja. 29 grudnia ubiegłego roku na świat w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przyszły trojaczki. Trzy córeczki, Zosia, Marysia i Kasia, rodziców z Malborka, państwa Anny i Krzysztofa Lewandowskich.
Bolesna porażka z licealistami z Gdańska. Polski cukier pomazania Malbork, SMS Gdańsk 31-32. Nie można było zlekceważyć szczypiorniców z Gdańska. Wiele razy zdarzało się, że urywali punkty o wiele bardziej doświadczonym ekipom. Mimo kilku świetnych interwencji Marcina Kochańskiego, na przerwę gracze polskiego cukru schodzili, przegrywając 15-18. Nowym nabytkiem po Mezeni Malbork został dziś 25-letni Mateusz Włodarczyk, który trenuje z drużyną od początku przygotowań i przekonał do siebie trenera Ardajczyka. W piątek 16 lutego w malborskiej alternatywie przy ulicy Grunwaldzkiej 18-16 od godziny 19 odbędzie się Noc Muzyki Ekstremalnej. Przez cały wieczór serwowana będzie najlepsza ekstrema z playlisty DJ-a Bushido. Ponadto na żywo zagra zespół Matabach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżgoniu zaprasza na spotkanie na temat nadmiernego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów elektronicznych. Prelekcja odbędzie się w Dzierżgońskim Ośrodku Kultury 21 lutego w środę o godzinie 15. Teatr Ten i Tomasz Węgrzyn zapraszają na warsztaty teatralne w sobotę w godzinach 16-17 do Żuławskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.